No więc zamknij mnie i bawmy się, klucz wyrzuć byle gdzie. Ten k***wicy na pewno nie zje już więcej mnie. Dziękuję, jak nie przestaniesz wyć, język ci wyrwę! Kpur, chłopaki, nie fałszować mi w chórkach, jasne? Gordon, wspaniale, geniusz rozpozna geniusza, to jeszcze raz. No, God, please, no! 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 Cześć wszystkim, witam w przedostatnim odcinku tego sezonu. W tym odcinku jest kilka serio porąbanych momentów na miarę Netflixa i myślę, że głupotą przewyższa on poprzednie, ale o tym przekonacie się sami. Więc wyświetla wam się playlista z wszystkimi filmami, jak się spodoba możecie dać łapkę w górę, a teraz zapraszam na odcinek. Zaczynamy od momentu zakończenia ostatniego odcinka i widzimy Geralta przeszukującego bandytów Riensa. Mówi, że musi znaleźć Ciri, a Neneke w tym czasie chce wyleczyć jego rany. Powiedz mi... Jak mogę ci pomóc? Mogłybyś otworzyć portal. Co? Przecież Neneke to kapłanka, a nie czarodziejka. No ale okej, jakimś cudem Geralt się teleportuje. Już tu kiedyś byłaś? Pewna kobieta mnie tu przygarnęła, była dla mnie dobra. Yennefer i Ciri przeniosły się do chaty kobiety, która kiedyś przygarnęła dziewczynę, ale okazało się, że Riens ją uprzedził i zawitał tam pierwszy. No cóż... Pracuję dla Nilfgaardu. A jeśli dopadł Geralta? Dochodzę do wniosku, że Riens pracuje dla Nilfgaardu, jednak my wiemy, że tak nie jest. Dlatego Yennefer wpada na pomysł, żeby dostać się z Ciri do Cintry. Miejsca, gdzie stacjonują Nilfgaardcy dowódcy, którzy kiedy rozpoznają Ciri, od razu ją pojmą. Geralt wytrzyma tak długo, jak będzie trzeba. Musimy jechać do Cintry. Dobry plan! Tak jest! Sprowadź ją! Cały czas Yennefer słyszy głos tej wiedźmy, która zabrała jej moc. Cały jej wątek jest budowany wokół tego idiotycznego wydarzenia i jest to tak głupie, że scenarzyści chyba musieli być mocno pijani, jak pisali scenariusz tego sezonu. Nasza nowa, wysoka pozycja nie zmienia faktu, że cię kocham. Mamy niespodziewanego gościa. Kto to? Dijkstra. Geralt, jak mnie poznałeś u licha? Musimy odbudować naszą armię. Tak, ale trzeba zrobić to mądrze. Jeśli przyjmujemy rekrutów z zewnątrz, muszą być lojalni. Połowa elfów nie stawiła się dziś rano na szkolenie. To świetni sojusznicy. Naprawdę, sojusz z nimi to twój najlepszy ruch. Wszystko, co robię, robię dla Białego Płomienia. Myślisz, że ze mną jest inaczej? Dziś chcę przedstawić wam perfumy Biały Płomień. Wszystko, co robię, robię dla Białego Płomienia. Myślisz, że ze mną jest inaczej? Ale ja tylko szukałam jedzenia! Nie jestem szpiegiem! Błagam! Dlaczego? Taki los tułacza, kiedy droga ciągle zwodzi. Jaskier jest tutaj zapchaj dziurą. Potrzebny był tylko do wątku Riensa, żeby historia chociaż trochę łączyła się z tą książkową. Teraz wrzucili go do celi z bardzo błahego powodu, jak wynika z poprzedniego odcinka, za podglądanie, bo nie mieli pomysłu, co z nim zrobić. A nagle pojawia się Geralt i go stamtąd uwalnia. Skąd wiedział, gdzie jest Jaskier i po co mu on? Nie mam pojęcia. Pieprzeć to. Jak się ostatnio widzieliśmy, powiedziałeś mi, żebym szedł się pierdolić. Potrzebuję pomocy. Dobra. Ale najpierw, panowie, to był dla mnie zaszczyt. No co? Mam nowych przyjaciół, pogódź się z tym. Zazdrośnik. Im dłużej to trwa, tym więcej myślę o tym, co oni mu tam robią. Aha, czyli one jadą do Cintry, czyli miejsca, gdzie roi się od Nilfgaardczyków, bo Ciri myśli, że porwali oni Geralta i teraz go tam torturują, żeby dowiedzieć się, gdzie ona jest. Zawsze podobało mi się imię Caynwen. Simp alert! Simp alert! Moja kuzynka miała tak na imię. To z pewnością Fiona. Cieszę się waszym szczęściem, ale pewnie nie wiecie, że wasi wojownicy nie stawili się dziś rano. Słyszałem. Tak jak mówiłem wcześniej, wspaniali sojusznicy. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. Nie dość, że to elfie dziecko, to jeszcze płynie w nim krew magów. To nie jest zwykłe dziecko, to symbol. Stregobor boi się symbolu. Riens przyniósł krew Ciri do tej czarodziejki, która zleciła mu jej odnalezienie i żąda zobaczenia się z jej tajemniczym przełożonym. Chyba coś się nie udało. Przepraszam, przetrzymaj.
No wiadomo, scena zrobiona specjalnie dla nastolatek oglądających ten serial, żeby miały chociaż na co popatrzeć. Geralt zacznie wypytywać Jaskra o Yennefer i mogliby przeprowadzić tę rozmowę w każdym innym miejscu, ale musieli to robić akurat w stawie z lodowatą wodą. Co Yennefer robiła w Oxenfurcie? A na przykład ratowała mi życie? Geralt dowie się w rozmowie z nim, że Yennefer straciła moc. Straciła magię. Straciła magię. Wiem, no złoto, to było świetne. Co się dokładnie wydarzyło w Oxenfurcie? I szeptała coś pod nosem o lesie i o matkach. Odwróć się od lasu, Hato Hato. Zwróć się frontem ku mnie, Hato Hato, właśnie to mówiła. Oczywiście on wie o rytuale związanym z tą babą Jagą, a czarodziejki, które wtedy odkryły jej ołtarzyk, musiały wyczytać słowa wyryte na kamieniu, żeby zrozumieć, o co chodzi. Kim jest bezśmiertna matka, Geralt? Wojt Meyer. Pierwszych Wiedźminów najęto, żeby ją więźć. Oczywiście! No i całkowitym zbiegiem okoliczności Geralt i Jaskier odkryli, że Yennefer otworzyła wrota, za którymi uwięziono demoniczną babę Jagę, która teraz chce krwi Ciri w zamian za zwrócenie jej mocy. Sherlock Holmes himself! Hey, you're right. Sherlock! O! Komuś chyba nie podoba się moja koszula. Jar Penzigrin. No proszę, proszę, kurwa, biały wilki, głośny, kurwa, ry. No miłe powitanie. Znikąd pojawia się Jar Penzigrin ze swoją kompanią złożoną z karłów. Już w omówieniu Blood Origin mówiłem, jakie to jest głupie, więc jeśli nie widzieliście, możecie sprawdzić. Ale szacun za zgodność z lorem, chociaż w tym przypadku. Gdzie Lucas Corto? Ma u mnie dług. Pamiętliwy jesteś. Osiedlił się w Mahakamie i odpadł z kompanii. Pieprzony osioł. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z tym montażem. Gdzie możemy się przeprawić? Pół dnia drogi stąd, nie mamy tyle czasu. Lekcja numer dwa. Zobaczmy, na co stać twój chaos. Powtarzaj za mną. Zelileib Enilishin. Zelileib Enil. Zelileib Enilishin. Pojebało cię! Zrobisz sobie krzywdę! Wow, 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 ej, 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 ej! Dobra, tak też można. Tisaya rozmawia z Triss o tym, że spotkała Geralta i Ciri po bitwie pod Soden, ale ich rozmowę przerywa Sheik Vilgefortz, który chce dowiedzieć się wszystkiego o cenach ropy. Jeśli to, co ona mówi, jest prawdą, to dziecko ma w sobie moc, żeby zakończyć wszystkie wojny. Albo wszystkiego o Ciri. Nie mam zamiaru narażać moich dziewcząt na niepotrzebne ryzyko. Nie prosiłbym cię, gdyby to nie było konieczne! Uspokój się! Do Aretuzy teleportuje się Fringilla i rozmawia z ich przewodniczącym, czy kim on tam jest. Że nie chce już dłużej przesiadywać w Nilfgaardzie, bo elfy, które zaprosiła do sojuszu, zbuntowały się i nie chcą walczyć. A ten zaczyna coś gadać o Triss i o tym, że Fringilla musi przeprosić. Ech, to jest tak niezrozumiałe, że sam się gubię. Musisz też przeprosić. Za wiarę w to, że możesz mieć tam jakiekolwiek wpływy, moja droga. Są tacy, którzy mają obsesję władzy i tacy, którzy znają swoje miejsce. Wiesz, do których należysz, dzięki bogom. Ale i pan powiedział! Redania nic mnie nie obchodzi. Ani Ciri las Cintry. Powiedz Dijkstrze, że to koniec. To niezłego tego szpiega sobie znalazł. Jak tylko pozbędziemy się zbędnego balastu. Nie sądzę, żeby tak to działało. Według Netflixa to jad powoduje natychmiastowy paraliż, zamieniający ludzi w posągi? Gdzie indziej dowiedziałabym się o paraliżujących właściwościach to jadu. I jak go przemycić w dzbanie miodu. Ty dzbanie! Nauczyło mnie, że kiedy maluszcy próbują odebrać ci twoją własność, musisz wstać i ją sobie wziąć. Pojebało cię! Co tu się odwaliło, to ja nie mam pytań. Później Geralt mówi, że jeśli Yennefer skrzywdzi Ciri, będzie zmuszony ją zabić. I powiedział to z taką łatwością, jakby mówił, że pogrozi jej palcem. A chyba powinna to być najtrudniejsza decyzja, jaką może podjąć. A one nadal jadą. Przez cały odcinek jedno i to samo. Z małym urozmaiceniem w postaci zabawy w Jodę ze Star Warsów. Ale w końcu dojechały do Cintry. Ciri widzi swoje rodzinne strony pierwszy raz od wybuchu wojny. Przypominam, że one pojechały tam, bo myślały, że spotkają tam Geralta. Ty dzbanie! Zrób co trzeba, spełni się twoje przeznaczenie. Nie będę już tutaj dawał tego mema z tym, ile razy padło słowo przeznaczenie,
bo musiałbym go używać co chwilę. Jeśli się boisz, zawróć. Nie wolno otwierać tych drzwi. Wiesz o tym? Wiem. Jeśli się boisz, zawróć. Jeszcze możesz to zrobić. Nie jest za późno. A ty? Yennefer w końcu mówi Ciri, że Geralta tak naprawdę nie ma w Sintrze. Ciri natomiast myśli, że to Yennefer specjalnie doprowadziła do nich Riensa w świątyni Melitele. Nagle rozstępuje się ziemia, co zwraca na nie uwagę strażników na murach zamku. Yennefer podnosi kij i chce nim pokonać ciężko uzbrojonych Nilfgaardczyków. W tym czasie Ciri jest obezwładniana, ale jakimś cudem pojawia się Geralt i znowu je ratuje. Te teleportowanie się bohaterów w tym serialu jest gorsze niż gdziekolwiek indziej. Jak mogłeś to zrobić? Jaskier, zabierz ją do Kaer Morhen. Ciri, na drogę. Co chcesz zrobić? Zabić potwora. What? Czyli ten wątek Yennefer i Baby Yagi nie ma kompletnie sensu, skoro jej jedynym zadaniem było doprowadzenie do niej Ciri, a motywacją chęć odzyskania mocy. Kiedy już prawie jej się to udało, nagle doszła do wniosku, że ona jednak nie chce oddawać Ciri wiedźmie i ma wywalone na moc. I teraz scenarzyści bardzo chcą, żebyśmy myśleli, że Geralt zabije Yennefer. Nie widzę w ogóle powodu, żeby to robił, bo przecież ona nie porwała Ciri, tylko była zmuszona uciekać przed Riensem. Więc tak czy siak, ich rozłąka była wymuszona, a na koniec i tak zrezygnowała z chęci oddania Ciri wiedźmie, więc Geralt nie ma powodu, żeby aż tak się na nią złościć. Matka bezśmiertna. W snach się gnieżdżąca. Odwróć się od lasu, Hato, Hato. Yennefer zaczyna mówić zaklęcie wiedźmy, a w tym czasie ktoś wkrada się do komnat Franceski i zabija jej dziecko. Można by pomyśleć, że skoro to pierwsze elfie dziecko od bardzo dawna, to będzie miał dziesiątki strażników stojących w każdym rogu zamku, ale najwyraźniej nie, bo po co? Hata nagle wstaje z ziemi, a przez dziurę w dachu wylatuje Baba Yaga w postaci dymku. Czy ja nadal oglądam Wiedźmina? Geralt i Yennefer przenoszą się w pobliże tej chaty. Dymek leci i zaczyna doganiać zmierzającą do Kaer Morhen Ciri. Odcinek kończy się tym, że Baba Yaga przejmuje nad nią kontrolę. Jakie to były bzdury. Chyba najgłupszy odcinek dotychczas. Wcześniej mieliśmy chociaż jakieś zbieżności z książkami, ale w tym odcinku już całkowicie zboczyliśmy z kursu i jesteśmy świadkami nowej, całkowicie debilnej historii od Netflixa. Nawet nie jestem w stanie wymyślić, co przyniesie kolejny odcinek, bo może tam być serio wszystko. Pocieszać nas może tylko myśl, że będzie on już ostatnim z tego sezonu. Jeśli się podobało, możecie dać łapkę i subskrypcję. Teraz się żegnam i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie. Is that your impression of Henry? Yeah. Hey, Tomek, I got some cool ideas about And then I know that my head is in danger, like, okay. Yeah, he comes over and goes, hey, Tomek, I super hate you right now.